Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Gavin Newsom. Gavin Newsom, no to jest gubernatorem w Kalifornii. No i on będzie kandydował najprawdopodobniej na prezydenta Stanów Zjednoczonych 2024. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze eczka do subskrypcji. Dzwoneczek, dzyń, dzyń. O codziennych powiadomieniach, o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. Kalifornia. No dlaczego Kalifornia jest taka ważna? Kalifornia, no to ma 55 reprezentantów w Kongresie Amerykańskim na 435. No ma dwóch senatorów na 100, no bo każdy stan ma dwóch senatorów niezależnie od powierzchni, niezależnie od populacji. No i to jest potężny stan. Zasadniczo za kilka czy kilkanaście lat to Kalifornia się chyba rozdzieli na trzy Kalifornie. Będzie środkowa, północna i południowa, no bo tam mieszkają różni ludzie. Tam mieszkają różni, finansowo, narodowo, patriotycznie i tak dalej, no większość tych miast, no to jest w zasadzie komunistyczna, to jest tak zlewaczała ta budżetówka komunistyczna opanowała wszystkie urzędy, wszystkie szkoły, całą politykę, tam wszystko jest prowadzone po zielonej linii. No i ta zielona linia, co spowodowała? Spowodowała to, że w Kalifornii benzyna jest pod $6.30 za galon. Galon, no to jest powiedzmy 3,78 litra, a na Florydzie teraz jest po 3,39 dolara za ten sam galon, czyli mniej więcej mniej niż dolara za litr. W Teksasie jest średnio 3,11 dolara. Także dwa razy mniej niż w Kalifornii. No i wychodzi taki gamoń, wychodzi taki Gavin Newsom i on mówi, że będzie budował raj na ziemi, że będzie budował piękny socjalizm, będzie budował piękne zielone środowisko na całym świecie, no ale ludzie powinni słyszeć, że będą płacili dwa razy więcej za benzynę, będą płacili trzy razy więcej za jedzenie, będą płacili cztery razy więcej za mieszkania, za dom. No i to wszystko już idzie. No i jeżeli będą na niego głosowali, to znaczy, że są debilami. No porównując 6,5 dolara, a 3 dolary z kawałkiem, no to jest nieprawdopodobne. No ale skąd to się bierze? No to się bierze stąd, że w Kalifornii, no to jest największy podatek, stanowy. Tam dodatkowo do ceny benzyny, no to jest dokładane 66 centów podatku kalifornijskiego. Średnio w całym kraju, w Stanach Zjednoczonych jest, no to jest około tam 30-35 centów, czyli dwa razy więcej tego podatku stanowego. No i dodatkowo jeszcze ci komunistyczni politycy w zasadzie ustanowili prawo, że ma być 49 centów dodatkowego podatku na niski węgiel w atmosferze. Także, że tam po prostu są te dodatki państwowe, dodatki urzędnicze, dodatki jakieś takie wydumane. I komu to wyczyszcza kieszeń? No wyczyszcza kieszeń najnormalniejszym Kalifornijczykom. Trzeba pamiętać, że Kalifornia, no to stamtąd pochodził Ronald Reagan. Ludzie się śmieją, że to jest aktor, że Zeleński też był aktorem. No ale trzeba pamiętać, że Zeleński nie był nigdy gubernatorem. On po prostu tylko grał prezydenta w serialu filmowym. No i później został prezydentem w realnym życiu. Ronald Reagan, no to przez pewien moment w swojej karierze, no najróżniejsze rzeczy robił i był między innymi aktorem, no ale później był gubernatorem. Był gubernatorem, prowadził stan, ten złoty stan, jak to nazywają, Golden State, bardzo porządnie, no jako republikanin wygrał wybory prezydenckie. No później się zrobiła po tych wszystkich Carterach, po tych wszystkich demokratach, no to
się zrobiła jakaś taka przyspieszenie ekonomiczne, no bo obniżył podatki, to wtedy od razu się kompanie biorą do inwestowania, obniżył jakieś te idiotyczne regulacje, no to ludzie zaczęli budować, zaczęli robić najróżniejsze rzeczy. No a w Kalifornii to jest tak, że Kalifornia walczy zawsze z korporacjami. Na teraz korporacje, te wszystkie benzynowe, te rafinerie, no to po prostu są w siódmym niebie. W siódmym niebie, bo normalnie w całej Ameryce, no to na benzynie, na tym wybrzeżu, gdzie jest od strony Teksasu, od tej Zatoki Meksykańskiej, no to zarabiają na każdej takiej beczce około 6 dolarów. No to no ceny tych beczek, ten barel, no to one skaczą. Tam były jakiś czas temu 40, 50, 60, 80, teraz jest chyba około 100 dolarów za tą baryłkę. No to 6%. A w Kalifornii zarabiają mniej więcej na baryłce, która na rynku kosztuje 100 dolarów, oni zarabiają 100 dolarów. Jak to jest wszystko możliwe? No to jest wszystko możliwe, dlatego że oni to przerabiają. Przerabiają na te oleje, przerabiają na szmary, nie szmary, przerabiają na benzynę. No wszystkie te rafinerie w Kalifornii, no to mają duży problem. Przez ostatnie 3 lata 12% rafinerii, to się pozwijało, pozamykało, produkcja zmniejszyła się właśnie o 12% 2017 do 2021, no to 12% to jest 1/8, to jest dosyć sporo, no i w następnym roku straci około 8%, czyli jedna powiedzmy 12, także, że tracą. Dlaczego? Dlatego, że tam jest, no muszą robić tą benzynę biologiczną, czyli z tym spirytusem, a jak robią to z tym spirytusem, no to to są większe problemy, to są większe koszty i nie wszyscy sobie, wszystkie rafinerie mogą na to pozwolić. To, że w tej Kalifornii tak jest, jak jest, no to coraz mniej dostarczają tej benzyny. No jak jest coraz mniej, no to prawo popytu i podaży powoduje to, że cena wzrasta. Dużo rafinerii musi te okresowe przeglądy robić. W czasie lata produkowali w przyspieszonym tempie, także to też powoduje jakieś tam zużycie. No, inwentaryzacja na tym zachodnim wybrzeżu, no to jest najniższa od ostatnich 30 lat. No i tam, dlatego, że jest prawo popytu i podaży, no to zarabiają ciężkie pieniądze. No i te wszystkie regulacje środowiskowe powodują to, że firmy, rafinerie tam, gdzie są komuniści, no to zarabiają ciężkie pieniądze, a komuniści chcieliby zniszczyć te biznesy, a oni kogo niszczą? No niszczą normalnego Kowalskiego, którego nie stać, żeby nalać tą benzynę. To kosztuje te wszystkie regulacje, które lewacy politycy wprowadzili w Kalifornii. To jest nieprawdopodobne. Cena dla normalnego obywatela. No, Gavin Newsom tańczy naokoło i przedstawia Kalifornię jako najlepsze miejsce do życia. No, on ostatnio to powiedział, że wszystkie kobiety, które chcą mieć skrobanki, mogą przyjechać do Kalifornii. On powiedział, że wszyscy młodzi chłopcy, którzy są transwestytami, którzy sobie chcą amputować przyrodzenie, no to nie muszą się pytać rodziców, czy mogą to zrobić, mogą przyjechać do Kalifornii i to będzie zrobione dla nich w ramach opłat przez podatnika kalifornijskiego. Także to jest, jak się słucha takich rzeczy, no to po prostu włosy się jeżą. Jak to jest możliwe, żeby gubernator, który ma reprezentować obywateli,
mówił takie rzeczy, no bo nie wygląda, że ich reprezentuje, no ale oni jego wybierają. Teraz było, była taka próba parę miesięcy temu, żeby wywalić go na pyski za całą tą nieudolność. No to zrobili takie referendum, zrobili taki plebiscyt. No i pomimo wszystkiego, że bardzo dużo było to nagłaśniane, no to jednak nie byli w stanie go tam usunąć. Tam coś się dzieje w tych głosowaniach. Chyba nieważne jest, kto głosuje, tylko ważne jest, kto liczy te głosy. No, Kalifornia jest makabryczna. Kalifornia jest makabryczna pod tym względem. Oni robią wszystko, żeby zniszczyć normalnego Kowalskiego. Mam nadzieję, że każdy Kowalski w Ameryce rozumie, o co chodzi. Mam nadzieję, że nie da się oszukać. Mam nadzieję, że każdy Kowalski pójdzie na głosowanie za parę tygodni, w drugi wtorek listopada, czyli 8 listopada. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, najczęściej zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych. No, szczególnie w Kalifornii. Ostatnio odezwał się jeden słuchacz z Kalifornii. Był bardzo zadowolony z Kalifornii. Powiedział, że tam lewaków nie ma, że żyje się lekko, łatwo i przyjemnie. No, szczęść Boże, daj Boże. Przypuszczalnie to będzie ta część Kalifornii podzielona na trzech, także pozdrawiam. No ale jeżeli mieszkacie w tych wszystkich zlewaczałych miastach, w San Francisco, Los Angeles, no to wybierajcie swoich normalnych przedstawicieli, no bo dużo ludzi ucieka z Kalifornii, dużo biznesów ucieka z Kalifornii, no część zawsze przyjeżdża na ich miejsce, no ale to chyba nie idzie w dobrym kierunku, także głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Clintona, Baracka, Muhammada, Obamę czy Bidena. No widzicie chyba na własne oczy, co się dzieje. Jeżeli mieszkacie w Kalifornii, no to chyba szczególnie widzicie. Także głosujcie, zmieńcie swoją przynależność partyjną, zacznijcie głosować na normalnych. Jeżeli faktycznie wyjechaliście z socjalizmu Polski, no to jest dziwne, że głosujecie na komunistów w Ameryce. No ale najwyższy czas się zastanowić, najwyższy czas pomyśleć, co jest dobre dla Ameryki. Także zastanówcie się, a jeżeli nie chcecie zmienić przynależności partyjnej, po prostu nie idźcie, nie dawajcie tego swojego dodatkowego głosu na ludzi, którzy chcą zniszczyć Amerykę. Zdrowia dla normalnych.